Słuchajcie, długo się zastanawiałem, jak pogodzić pewne zupełnie sprzeczne ze sobą warunki, tak żeby uzyskać kamerę niemal doskonałą, szczególnie do lotów FPV. Do zastosowania na stosunkowo małych kopterach, takich jak Pavo 30 albo Avata, żeby ta kamera nam nie ciążyła, bo wiadomo, że pełna 12, 11, 10 czy 9, one ważą ponad 150 gramów, to jest dużo. Ważą tyle z akumulatorem, z pełnym ekranem, z całym wyposażeniem. I teraz pytanie otwarte brzmi, co możemy zrobić, żeby tą masę zredukować naszej kamery sportowej? Wiadomo, że jest model 11 mini, on nie jest doskonały, dlatego że między innymi ludziom się zawiesza, nie ma ekranu, nie ma wyświetlacza i nie za bardzo ludzie są zadowoleni z tej kamery. Więc pomyślałem sobie, że ciekawym rozwiązaniem, akurat zrządzenie losu tak sprawiło też, że rozwaliłem ekran w dziesiątce, będzie spróbowanie nie rozebrania kamery do wersji Naked dziesiątki, ale przeprowadzenie kuracji odchudzającej na tyle, żeby ta kamera była najlżejsza z możliwych, a jednocześnie, żeby zachować takie urządzenie jak na przykład GPS na pokładzie, gniazdo USB-C, mikrofon. To jest też istotne, żeby dźwięk nagrywał nam się na tą kamerę. I w tym odcinku pokażę Wam, co zrobiłem, jaki efekt uzyskałem, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe, bo niewiele takich filmów widziałem, właściwie nie widziałem takiego filmu, a my w tym odcinku odchudzimy dziesiątkę. Let's go! Jak popatrzymy sobie, ile waży dwunastka, mniej więcej 152 gramy. W specyfikacji mamy, że dziesiątka waży 158. Zobaczcie, jaki uzyskałem już w tej chwili, jeszcze nie odchudzając na maksa rezultat, 91 gramów. Przede wszystkim podstawowa sprawa jest taka, że stłukł mi się ekran. Sam ekran waży około 20 gramów. Fakt, że ja zostawiłem część elementów, żeby ta kamera się całkiem nie rozjechała, więc od tyłu kamery wybierałem powoli szczypcami właśnie całe szkło, jeżeli chodzi o ekran, i delikatnie tutaj szlifierką wielofunkcyjną też starłem te gumki i zdjąłem uszczelki. To jest ta podstawowa sprawa, która pozwoliła mi zaoszczędzić około 15 do 20 gramów na pewno. Kolejna rzecz to jest akumulator do GoPro, on waży około 32 gramy. Jeżeli wyciągniemy akumulator z kamery, no to wiadomo, że w tym momencie możemy zasilać poprzez gniazdo USB-C i to jest fajna sprawa, aczkolwiek trzeba najpierw zainstalować GoPro Labs, czyli oprogramowanie, które umożliwia nam komunikację poprzez kody QR, czyli GoPro Labs instalujemy. A następna rzecz, jaką robimy, to jest komunikat, który przesyłamy do kamery, że może być zasilana z portu USB-C o mniejszym napięciu. Kolejna rzecz, której możemy się pozbyć, to są boczne drzwiczki, 11 gramów, aczkolwiek występują też takie opcje, które pozwalają nam na to, żeby te drzwiczki zamknąć i tylko mieć dostęp do portu USB-C. Tu mam dokładnie takie drzwiczki z tym przepustem na port USB-C. Oczywiście nie jest to doskonała konstrukcja, bo w przypadku adapterów kątowych, to jest adapter do zasilania kamery GoPro z koptera Bob 57. Natomiast tutaj mamy adapter iFlighta, który pozwala nam na zasilanie kamery z portu balansera, akumulatorów LiPo. To w tym momencie musielibyśmy jeszcze sobie wyciąć, bo widać, że nie za bardzo siedzi port kątowy, ale ten na wprost, który mamy poprzez USB-C, można zasilać. Dodatkowo sprawa bardzo ważna, możemy tutaj zastosować oryginalne filtry, czyli tutaj nic nam się nie zmienia, jeżeli chodzi o optykę. Można zastosować oryginalne filtry. Ja używam akurat Freewella, tutaj tego zestawu z polaryzacyjnym ND8, 16 i 32. Super jest ten standardowy czteropak. Dostałem od nich cztery opakowania. Dużo już mi się zniszczyło filtrów poprzez crashe w FPV, ale ciągle używam Freewella i bardzo dobrze mi się spisują. No i teraz to, co zrobiłem w dalszej kolejności, to zwróćcie uwagę, że szlifierką kątową zjechałem wszystkie te miejsca, które są dla nas zbędne jako pilotów, bo gdy spojrzymy sobie na mocowanie stepeł, to widać, że w
pewnych miejscach ta kamera musi mieć pełen wymiar, żeby nam trzymała. Natomiast w pozostałych miejscach, tam gdzie nie mamy mocowania, możemy zjechać szlifierką, tym narzędziem wielofunkcyjnym kamerę i jeszcze parę tych gramów tutaj zaoszczędzić. Tak czy inaczej, jest to forma prawie zbliżona do doskonałości, bo mamy filtr, mamy zasilanie też, czy może być zasilanie z gniazda USB-C. Możemy zastosować te boczne drzwiczki, które nam uchronią kamerę przed na przykład jakimiś ciałami obcymi i też przed wilgotnością, bo wiadomo, że ona nie jest wodoodporna. Możemy ją zasilać też z gniazda balancera. W tym momencie odpaliłem kamerę z akumulatora do drona i możemy zacząć nagrywać. Słuchajcie, i tak wyglądają moje doświadczenia. Oczywiście projekt nie jest doskonały, ja zdaję sobie sprawę, ale jeżeli masz taką sytuację, że stłucze ci się ekran podczas lotów FPV, nie chce ci się specjalnie kupować zestawu do Naked GoPro, bo on kosztuje czasami nawet i 3-4 stówki, więc to jest dodatkowy wydatek. Nie chce ci się wymieniać kamery na nową na stronie GoPro.com w ramach subskrypcji, więc można zastosować takie rozwiązanie. Ono nie jest złe, mamy lżejszą kamerę, nagrywa nam się dźwięk, możemy zastosować filtry, ta kamera jest odporna mechanicznie na kolejne crashe, więc naprawdę jest to pewna forma złotego środka. A czy zastosujesz ją, no to już zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Prośba o zostawienie swoich uwag w komentarzu, bo to jest ważne, żeby pomóc też innym ludziom. No i dajcie znać, co myślicie o tym projekcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Happy flying i widzimy się w kolejnych epizodach, lotach już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!